Witam 21 grudnia, godzina 14:28, dokładnie za godzinkę będzie zachód słońca, 25 grudnia, a więc dzisiaj mamy święto Bożego Narodzenia. Mówię mamy, bo ja ciągle też mam to święto, pomimo że jestem Żyd. Uważam się za Żyda, bo dla wielu Żydów nie jestem Żydem. Dla większości Żydów nie jestem Żydem. Ale ja się uważam za Żyda. To jest rzecz najważniejsza. A na pewno ciągle jestem Żydem Chrystusowym. Dlaczego Żydem Chrystusowym? No dlatego, że z tą kulturą, z judaizmem zapoznałem się za pośrednictwem religii rzymskokatolickiej, w której zostałem ochrzczony, bierzmowany, no i wychowany. Dlatego ciągle jestem też Żydem Chrystusowym, a jak Żyd Chrystusowy, no to aby być w zgodzie ze swoimi najbliższymi, to tak jak oni obchodzą Boże Narodzenie, tak i ja Boże Narodzenie nadal na swój sposób obchodzę, na sposób Żyda Chrystusowego. No, u nas tegoroczne 2021 roku święta bożonarodzeniowe, które zawsze zaczynają się wigilią, wieczerzą taką, i ona właściwie, ta wigilia, to jest takim, przynajmniej w naszej rodzinie i w rodzinach, w których tę wigilię przeżywałem, to właśnie wigilia jest takim najważniejszym dniem z wszystkich dni świąt Bożego Narodzenia. No, mama tą wigilię bardzo zawsze uroczyście organizowała, ale właśnie do czasu śmierci, o, słoneczko na południowym zachodzie, słoneczko, mama właśnie tą wigilię bardzo ładnie organizowała, wzorowo nawet można powiedzieć, gdzie to słoneczko, no jest, do czasu śmierci swojej mamy. A potem już coraz słabiej z każdym rokiem, no jeszcze dopóki my byliśmy, żyliśmy, no to jeszcze jakoś to wyglądało, ale jak my, nas coraz rzadziej było w domu, coraz rzadziejśmy odwiedzali mamę, no to i mama też tak troszeczkę sobie to odpuszczała. No teraz podupadła na zdrowiu, no właśnie też się mocno załamała po śmierci i Adama, i męża. Słoneczko, no tam z widokręgiem brzuzek przy górce Kasiaka, a tu spustoszenia. Oj, a tu spustoszenia po 14 czerwca w Poniatowej. Takie spustoszenie. Ta wichura 14 czerwca 2021 roku narobiła w naszym poniatowskim lesie. No i te już właśnie wigilie z każdym rokiem, no jak już nikogo w domu nie było, nie było już męża Jana, mojego taty, no to mamę na wigilię już zaczął zabierać Adam z żoną Gosią, i najczęściej te wigilie właśnie już były
u Adama, zwłaszcza już jak po śmierci Jana, męża, no to już wszystkie wigilie mama spędzała właśnie u bratowej, u synowej Gosi. No i w tym roku też Kasia przyszła ubierać choineczkę mamie na ławie, gdzie taka mama ma malutką indywidualną choineczkę hotelową. No, no ma takie hotelowe właśnie życie teraz zaczęła prowadzić. No i tutaj znowuż te spustoszenia też po tej wichurze w naszym lasku. A przypominam, że tego lasku jest z mojej szkoły podstawowej nie było. Tu jeszcze były ciągle pola uprawne, tu jeszcze żytka siali na tych piaskach poniatowskich. No więc właśnie tu ostatnio właśnie mama spędzała właśnie wigilię u synowej Adama. No i w tym roku też, ale zanim to opowiem, to muszę zagrzać rączkę, bo rączka jednak jest -4 i ciągle jeszcze spada, bo się zbliżamy ku zachodowi. Także muszę na chwileczkę przerwać tą opowieść i ten pierwszy film powitalny.